gości, gospodarzy, panią Iwonę Turowską i Mariusza Gibałę. Mariusza jak zwykle nie ma. Jestem już, jestem. Musiałem uścisnąć Krzysia. Drodzy Państwo, istniejemy dopiero od 5 lat, ale są tacy, którzy w ciągu tych 5 lat jakoś wyjątkowo współpracują z nami, w jakiś wyjątkowy sposób weszli do naszego serca, wspierają nas i są z nami. Chciałabym zaprosić na scenę panią Lucynę Podhalicz, przewodniczącą Rady Miasta Przemyśla. Zapraszamy serdecznie. Jako drugą kobietę zapraszam panią Renię Nowakowską. Wiem, że pani Renata, dyrektor Zamku, czyli Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek, musiała wyjść, ponieważ obowiązki, zastąpi ją Joanna Olech. Również chciałam zaprosić pana prezydenta Roberta Home, ale również obowiązki go wzywają, więc nasz prezent odbierze pani Lucyna. Zapraszam również pana Marka Kudłę, który zastąpi pana starostę, jest wicestarostą powiatu przemyskiego. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Bogusława Słabickiego, wójta gminy Orły, który można powiedzieć, że to jest współpraca od pierwszego wejrzenia. Jest z nami od 5 lat. Bardzo dziękujemy. Zapraszam pana Marka Mikruta, dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zapraszam również prezesa firmy PM International Polska, Henryka Kretka. Takie statuetki, które przygotowała firma EMI, rewelacyjni ludzie oraz pan Zbigniew Bednarczyk, który przygotował przepiękne fajki, na których jest grawer Fajowa TV Podkarpacka. Teraz jeszcze chciałam zaprosić kilku naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami. Są cudowni i przyjechali z bardzo, bardzo daleka. Zacznę od kobiet. Aleksandra Kuc, dziennikarka i artystka, która na co dzień, jeżeli Państwo nie byli do południa na gali naszej Akademii Zdrowia, to może nie wiedzą, że na co dzień szuka najgorszych kierowców w Polsce, a dzisiaj jest z nami. No, Ola jest, często się zdarza, że Ola występuje w naszych filmach i miałam ten zaszczyt, wystąpiłam raz w jej filmie. Ola. Zapraszam Urszulę Kozłowską, pisarkę, która pisze cudowne bajki, książki dla dzieci. Zaszczyciła nas swoją obecnością, przyjechała ze Świdnicy, miała spotkanie autorskie z dziećmi. Zapraszamy serdecznie Ulu. Zapraszamy panią Grażynę Dębską, prawą rękę prezesa PM International Polska, która jest cudowną kobietą.
Zapraszamy doktora Bogusława Dębińskiego, który przyjechał z Warszawy. Pani Grażynka przyjechała z Katowic. Zapraszamy naszego przyjaciela, który również ma wielką, wielką telewizję, ale w bielsko-białej, firmę Film Factor, Zdzisława Łanika. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Artura Zygmuntowicza, jeżeli jeszcze wytrzymał, jest na tej sali, ponieważ również dzisiaj miał spotkanie ze swoimi czytelnikami. Nie ma, spotkamy się z nim później. Zapraszamy Michała i Marysię Całka, którzy przyjechali również z Warszawy. Nie, bo ja chciałem Państwu przybliżyć, co, o czym rozmawiają Państwo, więc Pani mówi bardzo dziękuję, a Państwo odpowiadają my również. Wspaniale tak się poczuć zaskoczoną prezentem, obojętnie jaka jest okazja. Drodzy Państwo, jest nam oczywiście szalenie miło. Tu przez przyjaciół zostałam poproszona o to, żeby w ich imieniu oraz swoim rzecz jasna podziękować. Jestem pełna podziwu, że tych dwoje w tak niezwykle trudnej branży, jaką są media, zachowują taką serdeczność, kulturę i zaangażowanie. Mam nadzieję, że uda im się to utrzymać, nawet gdyby trafili na pierwsze miejsce wszystkich anten świata. Chcę jeszcze dodać, że o wiele przyjemniej szuka mi się dobrych kierowców, mimo tego, że mam takie zadanie szukać złych, jak Iwonka wspomniała, więc dlatego to tłumaczę. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć, że macie bardzo sprzyjającą policję, ponieważ dzisiaj szaleliśmy na motocyklach i oni udawali, że nas nie widzą. Czyli mam nadzieję, że wierzyli w nasze niezwykłe umiejętności. Życzę Państwu miłego wieczoru i gratuluję, że macie tak zaangażowanych ludzi, przejętych tym, co dzieje się u nich właśnie, a nie gdzieś na zewnątrz. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa z sali chciałby jeszcze wejść na scenę i złożyć gratulacje względnie? Jest to jedyna okazja teraz. A jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ja miałem Państwu teraz opowiedzieć świetny dowcip, ale nie zrobię tego, ponieważ za chwilę już wystąpi przed nami kabaret Trzecia Strona Medalu.